Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przez Świat z Modami. Jest to dokładnie odcinek numer 19. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku zajmowaliśmy się właśnie Buildcraftem i konfigurowaliśmy cały system, jeśli chodzi o quarry, tak żeby to wszystko współgrało ze sobą. Jak widzicie, w tym momencie ta skrzynka cały czas się zapełnia i dopóki ta skrzynka będzie miała miejsce, dopóki będzie to miejsce w tej skrzynce, wtedy cała maszyna, którą konfigurowaliśmy, nie uruchomi się. Jak tu jesteśmy, to może zobaczmy jeszcze, jak wygląda sprawa w naszym relayu. 113 tysięcy, to całkiem spora liczba. Myślę, że z tego możemy wyciągnąć diamenty. To nam się przyda w sumie. Tyle diamentów, ile możemy. Jak najbardziej. I możemy wrzucić ponownie. 14 już z tego nie wyciągniemy, ale spokojnie. Chodźmy na dół, odłożymy to wszystko. W ogóle przypomniało mi się teraz, że trzeba zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz właśnie z naszym systemem Logistic Pipes. Nie jest to zbyt duża zmiana, ale warta zrobienia. Będziemy potrzebowali, gdzie jest, chyba w tej skrzynce mam prawdopodobnie. Potrzebuję tak, Basic Logistic Pipe, a także Provider Logistic Pipe. Nie wiem, czy mam tą rurę, ale jeśli nie mam, to można ją szybko stworzyć. Set Item, Provider. Provider, potrzebujemy Glowstone i Basic. Czyli tak, potrzebujemy jeszcze jedną rurę Basic. Teraz tutaj powinniśmy znaleźć Glowstone. Ok, i możemy to na szybko stworzyć. Jedną sztukę. I teraz co dokładnie chcę zrobić? Ponieważ w tej skrzynce gromadzą się różne surowce i chcemy tą skrzynkę wykorzystać, że jeśli na przykład nie będziemy mieli jakichś przedmiotów w tamtych skrzynkach, a w tej skrzynce będą, no tak, żeby po prostu ten system wykrył, że w tej skrzynce są te przedmioty i żeby nie brały stamtąd. Raz tak się zdarzyło właśnie, że brakowało drewna odpowiedniego typu w tej skrzynce bodajże, w tej dokładnie. Dokładnie tego drewna. No i właśnie ten system się jak gdyby zaciął, nie wiedział co zrobić, brakowało mu pewnych surowców. No a oczywiście w tej skrzynce były surowce i z racji tego, że nie było wcześniej tego systemu, no to ten system nie wiedział, że ma stąd pobrać te wszystkie surowce. Teraz możemy to łatwo zrobić, czyli potrzebujemy provider, a także basic logistic pipe. I teraz jak widzicie, wszystko się połączyło. I kiedy na przykład ten system będzie potrzebował jakiegoś drewna, wtedy będzie zaglądał najpierw do tej skrzynki, ponieważ jest najbliżej. Jeśli w tej skrzynce będą surowce, wtedy pobierze, jeśli nie, będzie szukał w dalszych skrzynkach. Tak, to jest dosyć ważna uwaga, ważna zmiana, która na pewno ułatwi, znaczy zrobi to jak gdyby recykling, o właśnie. Czyli w skrzynce, gdzie mamy jakieś odpady, jeśli będą one potem potrzebne, wtedy ponownie je wykorzystamy. No i teraz przejdziemy do pomieszczenia, gdzie mamy maszyny Stonecrafta. Ja tutaj chciałem jedną rzecz zrobić. Mianowicie, ja tutaj mam dokładnie 21 sztuk Fragment of Lost Knowledge. Chciałem wam pokazać, jak to wynajdywać. Jeszcze na chwilę weźmiemy i odłączymy na chwilę tą rurę. Ok. Teraz tak, chciałem wam coś pokazać, jak się szuka tych wszystkich przedmiotów, ponieważ tych przedmiotów jest naprawdę mnóstwo, żeby je w ogóle odnaleźć. Ja nie za bardzo chcę to robić w serii, bo tego jest zbyt dużo i to by trwało naprawdę przez kilkadziesiąt odcinków, a pewnie i tak byśmy wszystkich nie odnaleźli, ponieważ niektóre ciężej znaleźć, niektóre łatwiej znaleźć. Łatwiej będzie mieć, te wszystkie przedmioty będę odnajdywał właśnie poza odcinkami, ale za chwilę wam coś jeszcze powiem, o czym dokładnie jeszcze myślę. Najpierw tutaj wezmę, przywołam parę artefaktów. Powiedzmy, że weźmiemy Cracked Wisp Shell. Powiedzmy 6 sztuk request. I weźmiemy jeszcze Knotted Spite. 2 sztuki weźmiemy. Dobra. Poczekamy, aż to przybędzie. Jeszcze chwila.
Jeszcze leci. Już? Chyba teraz już mamy wszystko. Tak, 6 sztuk i 2 sztuki. Dobra. Wrzucimy jedną sztukę. Aha, jeszcze potrzebujemy dokładnie papier. Bez papieru nie będzie to wszystko działało. Teraz trzeba jeszcze oczywiście znaleźć ten papier. O, mamy. Paper, weźmiemy sztuk, a niech będzie 10. 10 sztuk, na razie potrzebujemy tylko jedną, jak będziemy mieli jedną, ok. To możemy wrócić do naszego quesitu. Papier, fragment of lost knowledge, success 35%. Zobaczymy, czy mamy szczęście. No niestety. Z tymi przedmiotami mamy success 19%. Zobaczymy, czy się uda. I za chwilę wam powiem, do jakiej postaci będę wynajdywał te wszystkie przedmioty. Może się uda, może się nie uda. Zobaczymy za chwilę. O właśnie. Mamy Theory Traveling Trunk. Może weźmiemy jeszcze jakieś lepsze przedmioty. Weźmiemy Darknet Crystal Eye. Niech będą 4 sztuki. Coś jeszcze weźmiemy. Jakbyśmy mieli bookshelf, też byłoby bardzo miło. Nie wiem, czy mam. Chyba nie mam. A mam. Weźmiemy sobie z 8 sztuk, niech będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i... Będzie 8? No nieważne, nie ma jednego to... A jest 8. Gdzieś się zgubiła. Dobra. Theory... No i wrzucimy jeszcze dokładnie to. 9 sztuk papieru. Teraz mamy jak gdyby 4 kulki. Te 4 kulki musimy... Mam nadzieję, że tego przedmiotu nie stracimy. Miejmy nadzieję, że nie stracimy. 4 kulki, czyli 4 paski muszą się powieść. Pierwszy pasek przeszedł pomyślnie. Jeszcze 3 paski. Jeśli te 3 paski dojdą, 2 paski... O, sukces 56%. Wtedy otrzymamy jakiś fragment i będziemy mogli czegoś się nauczyć. Jeszcze jeden. Jeszcze jedna kulka. No. Może się uda. Zobaczymy. I no dalej. Bo nie mam zbytnio już bookshelf. No please. Może. No co jest? Szybko chodźmy po bookshelf. 6 sztuk. A, może się obejdzie bez tego. Za chwilę zobaczymy jeszcze. Te kulki też mogą spaść w dół. Ale to też trzeba uważać. 5. Dając książki oczywiście zwiększamy procent sukcesu. Mamy Discovery Traveling Trunk i do tego stopnia będę odkrywał, czyli jeśli odnajdę właśnie coś takiego będę miał, te wszystkie będę odkładał w to miejsce i potem razem z wami będę odkrywał, co to jest dokładnie. To jest Shaped Crafting. To jest skrzynka, która będzie za nami biegała. Bardzo fajne, bardzo nawet przydatne, jeśli będę kopał. Na pewno wam pokażę, jak ona działa. Będziemy prawdopodobnie wszystkie tworzyli. Wszystkie będę wam demonstrował, jak one działają, do czego służą i tak dalej, i tak dalej. Czyli do takiej postaci będę właśnie wynajdywał moje artefakty, czy moje fragmenty. To jest właśnie bardzo ważne, bo zaoszczędzimy bardzo, bardzo dużo czasu. A ja będę po prostu mógł się skupić na Tomcrafcie i będę szukał odpowiednich przedmiotów, które są potrzebne właśnie, żeby oczyścić naszą atmosferę. Moi drodzy, może wróćmy jeszcze do tematu Buildcrafta. Odejdźmy całkowicie od Tomcrafta, zajmiemy się ponownie, ale tylko i wyłącznie przez chwilę Buildcraftem. Dlaczego? Ja już to bodajże mówiłem dokładnie w odcinku numer 16... Chyba tak, chyba to był odcinek numer 16, że tutaj jest problem właśnie z tą wodą. Jak widzicie, ta woda znajduje się tylko i wyłącznie w tych 6 tankach.
te 6 tanków jest całkowicie pustych. Ja się troszkę boję, że w pewnym momencie może się okazać, kiedy nie będę na to miał kontroli, nad tym kontroli, że te tanki bardzo szybko się opróżnią i w pewnym momencie te silniki wybuchną. Ja tam jeszcze nie mam tego systemu, do tego systemu, o którym też mówiłem kilka odcinków wcześniej, nie pamiętam, który to był dokładnie, ale mówiłem, że taki system tutaj powstanie, który będzie kontrolował te 3 silniki tak, żeby one nie wybuchły. Tego systemu jeszcze nie ma, dlatego ja muszę na razie kontrolować ten pokój, żeby tutaj był cały czas dopływ wody do tamtych silników. To jest bardzo ważne dla mnie. I w związku z tym ja muszę zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Jedną bardzo ważną rzecz taką, mianowicie, że jeśli z tej strony jedna pompa obsługuje 6 tanków, to i również z drugiej strony muszę zrobić to samo, czyli musimy założyć drugą pompę, która będzie pompowała, będzie wydobywała wodę i zapełniała moje kolejne 6 tanków. To jest bardzo, bardzo ważne, tak jak mówiłem, ja muszę non stop mieć pod kontrolą moje silniki, ja nie mogę ich zostawić tak bez opieki. Bodajże chyba zrobiłem wcześniej pompę, jeden silnik, czy jeszcze 3 silniki weźmiemy, potrzebuję jeszcze waterproof, teleport, mam chyba stone waterproof, chyba jeszcze potrzebuję, znaczy nie chyba, a na pewno potrzebuję 2 sztuki redstone torch. Tutaj na szybko przywołajmy kolejne 3 silniki, a ja w międzyczasie pomyślę jeszcze, co dokładnie potrzebuję do stworzenia właśnie tego, do kolejnej pompy, żeby założyć w tym samym miejscu nawet, co założyłem pierwszą pompę z wodą. 3 silniki, 2 redstone torch, aha, tutaj jeszcze miałem zamienić item teleport pipe na water teleport pipe, gdzie tutaj mam, o, pipe waterproof, właśnie tego szukałem. Dobra, i co jeszcze potrzebujemy, aha, na pewno dużo dirta, znaczy nie aż tyle, no bez przesady, może z tego jeszcze połowę, czyli jeszcze 16 sztuk dorzucimy w to miejsce. Te silniki powinny już ze spokojem tutaj dotrzeć do mnie. Tak, 3 silniki, mam już 4 silniki. I chodźmy, myślę, że w to samo miejsce, co wcześniej stworzyłem tą jedną pompę z wodą. To będzie chyba najdogodniejsze miejsce, przynajmniej tymczasowo. Potem prawdopodobnie zmienimy to miejsce na jakie, jeszcze dokładnie nie wiem. Bo na pewno ten teren cały się troszkę rozbuduje. Na razie to jest sam początek, naprawdę sam początek tego, co widzicie. Ja tutaj, tak jak mówiłem, w jednym z odcinków, znaczy nie, na Facebooku ostatnio pisałem z jedną osobą, chyba z Olafem. Jeśli to był Olaf, to bardzo serdecznie go pozdrawiam. Tutaj mówiłem, że mam nadzieję, że te odcinki dojdą do setki. Czy to się uda? Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, znaczy nie, załóżmy, że nam się to uda, tak? Załóżmy, że to się uda, że do odcinka numer 100 dojdziemy, potem będziemy dalej myśleli. Na razie cel, żeby dojść do 100 odcinka. Jak widzicie, to jest na razie odcinek dokładnie 19, także daleka droga przede mną, ale także jest mnóstwo rzeczy do zrobienia przy tym. Źle postawiłem. Mnóstwo rzeczy jest do zrobienia tutaj na tym świecie, mnóstwo rzeczy możemy tutaj jeszcze stworzyć. Także na pewno jest to jeszcze kupa rzeczy do stworzenia, także o to się nie martwcie. Pomysły mi się na pewno nie wyczerpały. Można tutaj naprawdę zrobić ze spokojem 100 odcinków, bez problemu. Mam nadzieję, że to mi się uda i w najbliższej przyszłości wy się o tym przekonacie. Ja nie jestem zbytnio zwolennikiem tworzenia nowych serii, kolejnych sezonów. Wolę kontynuować jedną serię, bardzo długo pokazywać wam kolejne pomysły. Pokazywać swoją kreatywność, bo myślę, że to jest główna domena mojego kanału. Kreatywność i wyobraźnia, tak, tak bym to określił swój kanał, na pewno. No i zróbmy to tak samo jak tamto. Zobaczymy, na jakich tutaj falach to przesyłana jest ta woda. Na numer 2, fale 2. Raz, dwa, can we see falls? Aha, jeszcze, a nie, zróbmy inaczej, przepraszam, ojojoj, błąd. Trójka, czwórka. Powiedziałem, że tam trójka jest zajęta. Trójka chyba jest na ropę albo na lawę. Już dokładnie nie pamiętam. No ale nieważne, to nie jest istotna sprawa. Wróćmy do tematu Buildcrafta. Tak, tutaj często zwracacie mi uwagę, że wymawiam Buildcraft. To już jest bardziej takie przyzwyczajenie. Ja wiem, że wymawia się Buildcraft. Bardzo często mi na tą uwagę zwracacie. Po prostu to jest zwykłe, no czasami zapomina się o takich prostych rzeczach, że powinno się wymawiać Buildcraft, znaczy wymawiać się powinno Buildcraft, a nie Buildcraft. No,
czasami jest takie przejęzyczenie z rozpędu, jak dosyć szybko mówię, to potem nie myślę na tym dobrze, nad jeszcze wymową z języka angielskiego, także mam nadzieję, że to mi wybaczycie. No i jeszcze musimy stworzyć jeden teleport zamienić na water teleport, tak jak wcześniej. I możemy zejść na dół, kill of mam, chyba wszystko mam, co jest potrzebne. Tylko tutaj teraz muszę zrobić przejście, małą dziurkę, żebym mógł usadowić nasz teleport. Dobra, i jeszcze tutaj dwie sztuki stone. Raz, dwa. I tutaj włączmy na Candy Sift True. Czwóreczka. I mamy cobblestone. Raz, dwa. Philosopher Stone. Jak widzimy, nasza woda płynie wprost do tanków. Mam nadzieję, że teraz, kiedy tutaj przyjdę za kilkadziesiąt minut, to te tanki się zapełnią i będę spokojny o ten cały system, który tutaj wcześniej zbudowałem. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jeśli nadal będzie coś źle, wtedy będziemy dalej kombinowali tak, żeby to wszystko, co tutaj widzicie, pracowało w 100%. Dobra, na sam koniec odcinka chciałem stworzyć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, którą musimy stworzyć, ponieważ jest mi bardzo, bardzo potrzebna. Mianowicie chodzi mi o alchemy bag, dokładnie tak. Potrzebujemy takie trzy sztuki, wydaje mi się. Jedną sztukę potrzebujemy, żeby przechowywać najważniejsze rzeczy z Red Powera, z Buildcrafta, a w trzeciej... Myślę, że takie podręczne rzeczy, jak na przykład z Industrial Craft, z Towncraft, Equivalent Exchange. Takie rzeczy, które będą częściej używane. O właśnie. No i teraz musimy najpierw stworzyć Alchemical Chest. Potrzebujemy tak. Musimy stworzyć dokładnie 3 skrzynki. Czyli Covalence Dust, 6 sztuk Stone'a, 3 diamenty, 2 skrzynki. Zobaczymy, ile pamiętam z tego. 6 sztuk Stone'a, bodajże 6 sztuk Irona. Nie wiem, czy gdzieś tutaj mam skrzynki. Mam 3 skrzynki skrzynek. Aha, 3 skrzynki skrzynek, też dobrze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie 4, tylko 3. I jeszcze tego 3 sztuk. No, 3 sztuki. Co tam jeszcze było potrzebne, powiedzcie mi? 2, 2, 1. Aha, 3 diamenty. Raz, dwa, trzy. I to jest wszystko. Teraz weźmiemy Philosopher Stone i zobaczymy. Po połowie. Co ja robię? W ten sposób. 3 sztuki skrzynek, 3 sztuki diamentów. I wydaje mi się, że to będzie w ten sposób ułożenie kolorów. Tak. 3 sztuki Alchemical Chest. Dalej. Teraz te Alchemical Chest musimy przełożyć na Alchemy Bag. Myślę, że stworzymy to z białą wełną. Czyli tak, 9 sztuk Covalence Dust tego niebieskiego, 3 sztuki Alchemical Chest i tu jest 15 sztuk wełny. Tutaj 9 sztuk. Ok, 9 sztuk, 3 i 15 sztuk wełny. Raz. To odłożymy. Ok, no i teraz znowu Philosopher Stone i trzeba to ułożyć w odpowiedniej kolejności, tak jak to było pokazane właśnie w naszym crafting guide. Mamy 3 razy Alchemy Bag. Dobra, i teraz myślę, że możemy pokolorować tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy co. Myślę, że najlepszym będzie sposobem, jeśli będzie czerwona. Zielona, myślę, że nie, mam tylko jedną sztukę, może brązowa i niebieska. Takie kolory będziemy mieli naszych paczek, nie wiem, torebek. Myślę, że tak. I Alchemy Bag niebieska. I teraz myślę, że co by tutaj powkładać? Otwieramy prawym przyciskiem myszy oczywiście. Z Red Powera myślę, że bym wziął Blue Alloy Wire, 7 sztuk. Albo zróbmy nawet większość, weźmiemy 34, weźmiemy Sorting Machine, weźmiemy Red Doped Wafer, Screwdriver, Driver? Tak, Driver, Screwdriver,
Stone Wafer wszystkie, Emerald Chainsaw, Wrench, Electric Wrench, bramki i te kable. Resztę możemy zostawić. Lepiej takie coś mieć pod ręką, bo takie coś dosyć często używamy. Zróbmy tak, że... Tak, niebieska będzie odpowiadała za... Nie, klucze będą w innej torebce. I to jeszcze. Dobra. Ta skrzynka będzie odpowiadała za Red Power. Albo inaczej, źle. Czerwona. Zróbmy za Red Power. Będziemy po kolorach będziemy rozpoznawali, co mamy w skrzynce danej. Czyli czerwona skrzynka. Nie skrzynka, tylko torebka. To będzie Red Power. Wszystko, jeszcze to. Dobra, ułóżmy w ten sposób. Też tak może być. Dalej, mamy czerwoną. W niebieskiej będziemy przetrzymywali z... Nie forestry, albo forestry też możemy wziąć, ale to będzie nie w niebieskiej, tylko w brązowej. Wydaje mi się, że większość tutaj, jeśli chodzi o te rury. Golden Transport, Diamond połowę, Stone połowę, Waterproof, Stone Conductive. To możemy wziąć wszystko już. Klucz też się przyda. Chunky też się przydadzą. Połowę jacket i weźmiemy też landmarki. Dobra, otwórzmy. A, widzę, że tam nie włożyłem torczów. I to wszystko możemy włożyć do tej paczki. Jeszcze to. To jest wszystko. Dajcie mi jeszcze czerwoną paczkę. Tak, będę to nazywał paczka, bo tak jakoś mi przypasowało. I jeszcze mamy brązową paczkę. I w brązowej paczce będziemy wkładali, o właśnie, diamond. A nie, diamond, mamy już chyba emerald. To nie, diamond nie będziemy brali. Weźmiemy electric tree tap. I na razie wszystko. Myślę, że na razie wszystko. Tutaj włożymy wszystkie klucze. A także taumometer, destruction catalyst, remote orderer. I to będzie wszystko. Dobra. Wydaje mi się, że teraz to wygląda super. Wszystko poukładane. Będę coś potrzebował, gdzieś pójdę na wyprawę. W każdej chwili otwieram jedną paczkę, drugą paczkę, czy może trzecią paczkę. Wszystko ładnie poukładane. Wydaje mi się, że to wygląda bardzo przejrzyście. Nie będę miał przynajmniej bałaganu w moim ekwipunku małym. Wszystko będzie w moich paczkach posegregowane. W każdej chwili będę wiedział, co gdzie jest. Czerwona Red Power, brązowa klucze, niebieska Buildcraft. W taki sposób to uporządkowałem. Myślę, że będzie najlepszy sposób. Tak, żebym ja się nie pogubił, a żebyście i wy wszystko wiedzieli mniej więcej, co gdzie się znajduje. Będziecie mogli też mnie sprawdzać, czy dobrze pamiętam. No i cóż, myślę, że to będzie wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Odcinek numer 19. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Troszkę dzisiaj, znaczy dzisiaj nie było jakiejś konkretnej rzeczy, co byśmy zbudowali, co bym wam kolejnego pokazał. Nowością chyba jest tylko i wyłącznie Alchemy Bag. Te torebki, które mają bardzo duży ekwipunek i tam będę mógł mieścić sporo rzeczy, które będę potrzebował na bieżąco. Czyli jak gdzieś pójdę na jakąś wyprawę, coś będę chciał zrobić, o czymś zapomnę. W każdej chwili mogę wejść do mojej skrzynki jednej, drugiej, trzeciej i tam będę szukał przedmiotów, które w danym momencie nie mam, a potrzebuję. To jest bardzo przydatne, duże uproszczenie, duże ułatwienie i z tego się bardzo cieszę. No cóż, myślę, że możemy kończyć ten odcinek numer 19, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa!